Siemaneczko, z tej strony Tomuś, witam Was w odcinku 4 Pęgu Party, czyli świętowania 5-lecia w Teamfight Tactics. Od razu mówię dla nowych widzów, którzy oglądają pierwszy raz moją serię Daily na kanale. Jest to serwer PBE testowy, a więc na głównych serwerach jeszcze tego trybu nie macie, ale będziecie mieli za około 10 dni. Jak dobrze widzicie po miniaturce, jak i po nazwie filmu, będzie to Veigar. Veigar, który był dosłownie w sezonie secie 6 i 6,5. Trzeba było zdobyć 5 jednostek na 3 gwiazdki, aby on się pojawiał później w sklepie lub wyciągnąć wszystkie jordle, a więc jeżeli powiedzmy w lobby zdarzyło się tak, czasem tak było, chociaż ten Veigar za chwilę powiem, czy był silny czy nie, no to jeżeli 3 osoby wyciągnęły dosłownie wszystkie jordle w puli, to nie trzeba było mieć jednostek na trójce, tylko po prostu wyciągnąć te wszystkie jordle i też się Veigar pojawiał dosłownie u 3 osób na planszy. Ja już to wspominałem, zresztą za chwilę w tym momencie pojawi Wam się urywek z mojego live'a. Ostatnio sobie trochę live'uję na kanale, więc jeżeli chcesz pooglądać, to zapraszam. Teraz... Czekaj, to... Rucham twój cukier. No, rucham kurwa tego Veigara, rozumiecie? No i właśnie zauważyliście, jak ja się denerwowałem, jak ten Veigar działał. Macie tam, mieliście przed chwilą urywki właśnie, że jest trochę niezbalansowany pod tytułem, że jeżeli chcesz grać flex albo coś, no to niestety się nie da, bo musisz hitnąć właśnie bardzo dużo jednostek za na trzy gwiazdki. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo polecam grać po prostu Stormweaverów. Stormweaverów jest dużo, jeśli chodzi o rolowanie, bo możecie rolnąć Sivir Garena na poziomie 4-5, potem przejść na 6 level, rolnąć Riven oraz Zyre i na kolejnym levelu albo hitnąć po prostu jakiegoś może Aatroxa, albo po prostu Zoe, która będzie lecieć. No, dużo jest możliwości w Stormweaverach po prostu, a jeżeli ktoś Wam Stormweaverów po prostu zabiera, to możecie zagrać na przykład Heavenly, które też można rolować dosyć szybko, ponieważ jest tam Kha'Zix, jest tam Malphite, jest tam Niko, jest tam Qiyana oraz trzecią postacią jest chyba Soraka, tak mi się wydaje, a jeżeli nie, to możecie dołożyć do tego na przykład Cho'Gatha, który też jest behemotem i bardzo fajnie się łączy z Heavenly. No i jak widzicie tytuł, czy się opłaca grać Veigara? Kiedyś w secie 6, tak jak Wam obiecałem, będę Wam trochę rzucał ciekawostek, praktycznie na Hyelo nikt nie grał Veigara. Był on na tyle słaby, ja Wam podam przykład. On mi w tej, pod koniec jakby tej rundy całej, pod koniec gry, uderzał około 8-9 tysięcy. Jak dobrze wiecie i znacie Teamfight Tactics, to żeby uderzać, dealować około 8 koła damage'a, to wystarczy zrobić Ashkę na 2 w tej mecie. Albo Ashkę, albo Kai'Sę, co tam jeszcze jest teraz silne. Ashka, Kai'Sa, chociażby jakieś AD Championy, albo Zyra aktualnie na trójce bije około 10, to ile trzeba wyrzeczeń, żeby zrobić tego Veigara na trójkę, czyli zrobić tyle, tak dużo jednostek na free cost i jeszcze zamykać się na jednej kompozycji, bo musicie mieć bardzo dużo trójek, tak jak to powtarzam po raz 10, to po co grać takiego Veigara, skoro możecie wejść w 8 poziom i zagrać obojętnie jaką czwórkę, czy Syndrę, właśnie, czy Kai'Sę, czy Ashkę, która zada Wam tyle samo. Jest oczywiście fan, ja dlatego jak najszybciej chciałem zagrać tego Veigara, aby Wam go pokazać, ponieważ no, sam chciałem powspominać ten set 6, prawda? Ale w secie 6 naprawdę ten average tego Veigara był tak niski, że nikt go na high elo nie kontestował. Dobrze, my tu mamy, jeśli chodzi o gierkę, mamy Augment Deadblade'a. Wziąłem darmowego i tam 25% szans na, jeżeli zabiję, to mogę dostać darmowego golda. Pomyślałem, że jest to spokojitem. Nie wiem, czy miałem lepsze augmenty, tak szczerze nie zwróciłem na to za bardzo uwagi. Tutaj właśnie widzicie, koleś szedł tego samego jordla co ja, tylko właśnie pod Heavenly. A, i jeszcze wracając, w secie 6 działało to tak, że co rundę dostawaliście darmowego jordla. Tutaj działa to trochę inaczej. Działa to tak, że jeżeli macie najwyżej Stormweaverów, cechę Stormweaverów, to daje Wam właśnie Stormweavery. Czyli w tym momencie co rundę dostaje Sivir, Garena, albo Riven, albo Zyre i tak dalej. Zaczyna raczej od jedynek, więc prawdopodobnie przez następne parę rund dostanę samą sobie Sivir, a później Garena, a na końcu tam będzie lecieć Zyra z Riven. Ale jeżeli bym miał teraz trzech altruistów, powiedzmy, nie? Czyli bym miał wyżej cechę niż Stormweaverów, bo cecha Stormweaverów na trzech jest brązowa, a srebrna jest bodajże na trzech altruistach, albo powiedzmy teraz miałbym czterech bruzerów, to zamienia to Wam się, że jordle Wam dają bruzerów,
a więc bardzo musicie uważać, że jeżeli faktycznie highrolujecie Stone Weaverów, to na samej górze musicie mieć tą cechę przez następne przynajmniej, nie wiem, 10-15 rund, aby te postacie dostawać za darmo, prawda? Teraz chcę wam to udowodnić, powiedzmy, o, pojawia się portal i zobaczcie, dostałem Garena, widzicie? Jeżeli zrobicie na przykład one costy na trójkę, czyli Sivir oraz Garena, to się, wiadomo, nie wyciąga wam tych jednostek, które już macie na trójce zrobione, tylko po prostu przechodzi wam na Riven i na kolejne jednostki, jak na przykład Zyra, nie? Dobrze, co tu jeszcze? Mamy zeslamowane LW Deadblade'a, czyli takie no dosyć fajne itemy na Sivir. No brakuje tutaj oczywiście Ginso. Powinienem tutaj wystawić Rexa i tak właśnie jest Bruiser. Po pierwsze, problem jest w tym taki, że aktualnie Stone Weavery są słabe bez szpatułki. Jeżeli nie macie dojścia, żeby na 7 levelu dodać maksymalną Blue Kaylee, to raczej tej Kaylee się nie gra. Druga sprawa, że ten Veigar jest za słaby. Prawie zrobiliśmy tutaj bottom. Prawie zrobiliśmy bottom, ale to zobaczycie w trakcie gierki, mam nadzieję. I będziemy się trochę śmiać. Z drugiej strony, tak jak mówię, prawie zrobiłem też Veigara na trójkę. Prawie. Jedna walka zabrakła. Gdyby ten ziomek miał więcej HP, to Veigar na trójkę by siadł, ale niestety jedna runda zabrakła. Ja też grałem bodajże 3 dni temu pierwszą grę na tym trybie. Dosłownie chyba to było w pierwszym odcinku. Jak możecie, jak chcecie, to sobie cofnijcie. I tam był Veigar na trójce bardzo, bardzo szybko, więc zdarza się, że ten Veigar, jeżeli wejdzie na trójkę, no to praktycznie insta wygrywasz, nie? No bo jest to jednak legenda, powiedzmy. Jest to odwzorowana siła Five Costa, nie? O to mi bardziej chodzi, nie? Więc, ale jeżeli masz go grać tylko i wyłącznie na dwójce, to obojętnie jaka czwórka zada ci o wiele więcej, nie? Po prostu. Ten set bardzo mnie denerwuje. Dużo osób tego seta pikuje, nie? Czyli zakładasz ten item na jakąś, na przykład na jakiegoś Sylasa, i on po chwili wraca i idzie robić pompki i dostaje boosta, i ten Sylas wraca z jakimiś tam kosmicznymi buffami. Tutaj się zastanawiałem, co zagrać, czy lasery, czy disco, czy socialite. Socialite jest za bardzo ryzykowny, ponieważ jak dobrze wiecie, no w randomowym miejscu to się pojawia, więc jeżeli miałbym to, powiedzmy, nie z tyłu, tylko z przodu, no to co bym mógł z tego zrobić? Tak naprawdę nic. Postanowiłem wziąć disco, żeby dostawać jakiegoś buffa na te postacie za jeden golda. Przez chwilę mówię, nie wiem co zagrać, to pomyślałem, dobra, to idę w tą Riven, no bo Sivir samą w sobie dostanę, więc pomyślałem, może spróbujemy zagrać Riven pod 3 carry itemy, ze względu na to, że dawno bardzo nie widziałem Riven samej w sobie, bo był jeden patch, w którym nawet wam w top 7 ją polecałem, kiedy ona miała tyle many, że jeżeli wrzucałeś blue buffa, to ona się odpalała od razu, prawda? I te leczenie razem z Titanem na przykład biła ona około 10k, a aktualnie Riven znowu jest niestety no słaba po prostu. Zwłaszcza jeżeli chcecie grać Riven, to grać ją w bruzerach, a nie w Stone Weaverach, no bo musicie mieć tych przynajmniej 6, a nawet 8, bo bez tego ona ma tak mało zdrowia, że no zobaczcie, no ja tu miałem full leczenia, tak naprawdę mnie one-shotowała jakaś Ari na jedynce czy na dwójce. Także ciężki motyw jest z tym. Mamy 40 ekonomii, mamy 4 poziom, mamy 2 Sivir dostaliśmy nagle i kolejną Sivir z portalu, także już blisko mamy tutaj Sivir. I żebyście zrozumieli teraz te rolowanie. Pomyślałem, że jeżeli hitnę 2 Sivir, to za chwilę będzie nam dawać kolejne już Gareny, więc chciałem, żeby tu po prostu już inna postać się robiła z tych Yordli, ale no niestety nie udało się. No jeszcze raz chyba rolne, bo do 30 chciałem zejść, czy nie? A nie, jednak wrzuciłem Zoe i zrobię pewnie ekonomię z Rexa i Teemo i ten. I tutaj liczyłem na to, że wygram walkę po prostu. A jeżeli nie, no to liczyłem, że jak przegram, to przynajmniej ten Deadblade, ten pierwszy akment wypłaci mi jeden ekonomii. I zobaczcie tą Riven, ona tak naprawdę cały czas, ona nic nie robi, ona jest tak tragicznie słaba. Ona jest tak tragicznie słaba. Zresztą nawet miniaturkę, bo miniaturkę zazwyczaj robię po filmie, nazwę, że zrobiłem może Veigara pod disco, disco Veigar, tańczący Veigar, no bo jednak mamy drugi, jakby to powiedzieć, tą drugą cechę na tym trybie disco. Disco było bodajże w secie 10, tak? W secie 10 pod Chozeny. Pamiętacie tego Twisted Fate'a, który był broken? Nie wiem, czemu nie zrobiłem tutaj ekonomii z Teemo. Prawdopodobnie dlatego, że chciałem mieć dojście do Teemo 3, żeby czym szybciej zrobię 5 jednostek, tym szybciej będzie wylatywał mi Veigar. Właśnie,
taki tip. Wiadomo, w praktyce chcecie zrobić wszystkie Stoneweary na trójkę, nie? Jeżeli gracie już Stoneweary, ale jeżeli szybciej zrobicie Aatroxa na 3 i szybciej zrobicie Teemo na 3, no to szybciej się będzie pojawiał Veigar, o to chodzi, nie? Więc jeżeli macie okazję wyciągnąć Teemo 3 albo Aatroxa 3 za darmo, to róbcie, bo czemu nie? Gdyby mi szybciej trochę Aatrox siadł albo Teemo, no to może w tym odcinku mielibyście Veigara na trójce, ale się nie udało. Tutaj dostałem Ginso. Ginso za darmo na Sivir, spoko. No Sivir musi mieć Ginso, inaczej ona niestety no, nie działa, no, trzeba przyznać. Tutaj chyba zmaksuję 5 Stoneweaverów. I zwróćcie uwagę, teraz mi się przypomniało. Za chwilę znowu mi się usunie jakaś postać z boardu i zniknie mi 5 cecha, to znaczy 5 Stoneweaver. Zrobię Garena na trójce i nagle mi zniknie cecha, więc uważajcie na to. Wydaje mi się, że to zostanie naprawione, ale zwróćcie uwagę czasami, czy wam cechy nie znikają. Po prostu. Bo teraz widzicie, mam 5 już, nie? Mam 5 Stoneweaverów, a za chwilę bodajże za rundę 2 będę miał 4, mając Garena na trójce. No trochę... Nie wiem skąd ten bóg się pojawił, ale wydaje mi się, że na rankedach go nie ma, tylko na tym trybie właśnie jest na PBE. A i tak jak mówię, zapraszam na Discorda, zapraszam na dokument. Jeżeli macie pytania, to na Discorda. Jeżeli chcecie znać kompozycję w mecie, no to link w opisie i w podpiętym komentarzu macie mój dokument. Kolejna sprawa, jeżeli chcecie zagrać ze mną, to zapraszam na live'y. Od jakichś 3 dni robię przynajmniej jednego live'a dziennie na 2-3 godzinki. Zazwyczaj koło 20, ale czasami nawet wcześniej, więc zwracajcie uwagę w powiadomieniach, czy Tomuś jest live. Tutaj od razu zinstalowałem tak naprawdę Feeder White'a, żeby wzmocnić swoje dwójki i jedynki, czyli właśnie ten Sivir, Garena i tak dalej. Sivir, Riven, Garena, o to mi chodzi. No nie leci mi ta Riven na 2, to trochę smutne. Dobra. Ale lecą te postacie, lecą dosyć szybko. No co rundę dostaję jedynkę za free, więc git. Tutaj Shurima, tutaj Bilgwater, Rebel. Już Kha'Zix na trójce. O, tutaj macie, widzicie? Tego kolesia, kto, co idzie Yordle. No i jakiś ziomek mi podpierdzielał Zyrę bezczelnie. No ale zdarza się. O, Malphite na trójce i pod to Mecha Pilot Garen. No ciekawe. Jeżeli gracie Mecha Garena, to pamiętajcie, że statystyki danej jednostki przechodzą na tego Mecha Pilota. A więc, jeżeli chcecie iść najlepiej Garena, to najlepiej róbcie postać pod jakieś AD czy coś, wiecie, bo statystyki przechodzą, więc czym więcej AD na postaci, tym więcej powiedzmy ten Garen bije. A więc, jeżeli robicie Malphite'a, Malphite ma największe przeliczniki chyba pod AP i Attack Speed, no to trochę mniej bijecie z tego potencjalnego AD. I patrzcie teraz, pojawia mi się postać, nie? Robi mi się Sivir na 3. To będzie ten moment z gry. Tutaj chyba wziąłem 3 golda, bo nie miałem ani jednego winstreaka, więc po co? Riven 2. To jest to, ten moment. Chyba po kółku mi zniknie nagle Stoneweaver i nie wiem dlaczego. O, jest kolejny Aatrox. No, brakuje 3 Garenów, więc jesteśmy blisko. I na przykład w secie 6 pamiętam, że był taki high roll pod Heimerdingera. Nie wiem, czy pamiętacie. Nie jestem pewien, co było grane w secie 6,5 pod Veigara. Naprawdę nie jestem pewien. Możecie przypomnieć, ale chyba tam była Tristana? Tristana była, czy nie? Przypomnijcie. Ale w secie 6 na pewno był Heimerdinger. Za 3 golda był Heimerdinger, którego grało się pod Blue Buffa i on rzucał swoje W. I o Heimerdinger też był tym innowatorem. Dobrze mówię, nie? Fajny był ten Heimerdinger. Grało i nawet wam powiem szczerze, nawet lepiej. Na High Elo grało się samego Heimerdingera tylko po to, żeby mieć Heimerdingera na trójce. Nie robiło się więcej postaci na trójce, bo po prostu ten Veigar był tak useless. Tak jak mówię, dobrym tekstem jest to, że za dużo wyrzeczeń jest po to, aby go zdobyć na dwójce. Bo zobaczycie ostatecznie, ja jakimś fartem wygrałem top 2, ale gdyby nie to, że zostało mi 1 HP, 1 pierdolone HP, to bym wypadł z gierki. A zanim ten Veigar się zrobi na dwójce, to ja zadaję na dwójce 8000. To nawet Sivir teraz na trójce bije 6. To po co kurwa taki Veigar w tej gierce jest? No po co? Ja się pytam, po co? A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Naprawdę. Dobra, co tutaj chce z kółka?
O, Galio chyba bym chciał za free, ale chyba go nie dostanę, jak dobrze pamiętam. Dobrze, co tutaj dostaliśmy? No i patrzcie, i teraz bodajże mi Kaylee zniknie for fun. O, jest Alunka. Tutaj robię Yordla. Zyra mi się robi na dwa. Ja ześwirowałem? Ja źle pamiętam? No, w jakiejś na pewno walce mi zniknął Garen, przysięgam. Nie oszukuję, no scam, no scam. No daj te dwa Gareny. No zarycz, no. No, że tak powiem, nie ma ciekawości w tej gierce w ogóle. Tak szczerze, do oglądania dla widza. Bo, no chcieliście dostać Veigara. To na pewno wiem, bo dużo osób mi pisało, weź pokaz tego Veigara z setu szóstego, bo ja fan Yordli byłem. No bo wiadomo, że w Yordlach praktycznie nic się nie robiło, tylko rolowało i tyle. Jedyne, co się zmieniało, to próg poziomowy. Że rolowało się pierw na czwartym, potem na szóstym, potem na siódmym, potem na ósmym. Chociaż na ósmym chyba się nie rolowało. Nie jestem pewien, jakie jednostki były, nie mogę sobie przypomnieć za chuja. To jest to nudna gra. No jest to typowy high roll, który polega na tym, że klikam rolkę i nic więcej. Więc ja się nie zdziwię, jak napiszcie ci w komentarzach, co to kurwa za nudna gra. Ona dopiero się zaczyna w momencie, kiedy dostanę Veigara, naprawdę. Tylko tyle. O, tu jest Kha'Zix z mechapilotem, to też jest ciekawe w sumie. I dla nowych osób, tak jak na początku przypomnę, odbywa się u mnie daily, a więc odcinki są codziennie, zazwyczaj od 10 rano, a więc jeżeli chcesz jutro obejrzeć, jutro prawdopodobnie będzie Timo pod Kerry. Timo, no to chyba mi nie powiecie, że coś mniej ciekawego niż Sivir i Riven i Garen na trójce. Taka gra typowo pod trickshoty, ale fajne miałem naprawdę te cechy w tej po lewej stronie. A więc jutro będzie naprawdę fajniutka, fajniusia gierka, nie? Jak to powiedział Dario. Fajnie, fajniusio, po koleżeńsku. Timo uderzał około 15 tysięcy. No i git. I zobaczcie, ta Riven... Ja czuję, jakby ta Riven nie miała żadnego itemu, przysięgam. Nie grajcie Riven na trójce. No co ona zrobiła? No... Przecież ona zadała z 500 damage'u, przysięgam. No ja chcę zobaczyć. 2000... Ile? Równe 2000. 2076 na trzech kurwa itemach, a na trójce robiła dosłownie to samo, przysięgam. Mogliby jej wzmocnić zdrowie i armor i magic penny. Jakby wzmocnili jej magic res, armor i HP, tam o jakieś 5-8%, to naprawdę mogłaby być bestią. Od razu zrobiłem level i zobaczcie. Czajcie to? Mam 4 Stone Weavery. 4 Stone Weavery, a są 5, patrzcie. Sivir, Zyra, Garen, Riven, Zoe. 5. Plus Teemo. I mam 4 Stone Weavery. Ja tego nie zauważyłem i na jedną walkę miałem 4 Stone Weavery wystawione. Naprawdę. To jest jakieś gówno totalne. Jakiś błąd, taki chory błąd, nie wiadomo skąd się pojawił, a jest. O, jest Morello. Morello chyba dam na Teemo, bo w sumie korzysta lepiej trochę z trickshota. O, jest Zoe kolejna, jest Zyrka kolejna. No i teraz zacznie mi dawać po prostu ten, nie? Riven oraz Zyrkę. Chyba pierw zacznie od Riven, tak mi się wydaje. Dobra, i dałem łezkę od razu na Teemo, żeby się szybciej odpalał. I Thieves Glovesa chyba dałem na Zyrkę, tak jest. Dobra, połowa filmu za nami, a ja powiem wam szczerze, że zasypiam, nie? Dosłownie. Bo kurwa, ta gra jest tak nudna, tak nudna. No i ta Riven. W ogóle wydaje mi się, że sterak na Riven jest taki dosyć słaby. Ja byłem mega fanem Riven. Ja zacząłem swojego czasu na PBE tą Riven grać już na początku setu 11. Ona zadawała jakieś 8k, więc teraz nawet zadaje mniej niż na PBE. Zawsze byłem fanem, żeby ona była grana. I oni albo ją buffują, potem ją nerfią, potem nerfią Kaylee, potem zabijają pomarańczową Kaylee, więc Kaylee z bruzerami 6 na froncie na 9-10 poziomie jest mniej kontestowana. No naprawdę, smutne trochę.
O, tutaj wziąłem od razu Jad Lotus, bo stwierdziłem, że dość, że będzie mi krytować Kaylee, też że będzie mi krytować Veigar, także wręcz bym powiedział idealny Agmen. Zobaczcie, zamieniłem Garena, wrzuciłem go na bench i z powrotem i mi się 5 Stone Weaverów aktywowało. No XD, przysięgam XD. No i wystarczy nam teraz hitnąć Riven na trójce, Zyre na trójkę i Teemo na trójce i będziemy mieli już Veigara, który będzie leciał. W ogóle scringe'owałem tą gierkę totalnie, bo później musiałem sprzedać Veigary. No dosłownie, gdyby ten ziomek w finale miał trochę zdrowia więcej, trochę. Albo ja bym miał trochę zdrowia więcej, to byłby Veigar 3, naprawdę były. Ale no nie mogłem. A za chwilę wam wytłumaczę ten ruch, dlaczego nie zostawiłem wcześniejszego Veigara, tylko musiałem go sprzedać. Ale powinniście to zrozumieć jako... No bo inaczej bym wyleciał całkowicie z gierki, a drugi raz Veigara by mi się nie chciało nagrywać, wierzcie mi. Zresztą słyszeliście na początku te momenty ze streama, nie? Ale mnie tu zestompował ktoś. Zoe na trójce i 6 arkanistów? Chyba tak. Yamumu na trójce, kurwa, już? O, koleś ma nick Dota 2 player. W Dotę gra? Kto gra w Dotę w tych czasach? Dobra. Dwie Riven 2. Dwie Zyry 2. Oraz dwa Teemo 2. Ten Aatrox zbieram go for fun, żeby był szybciej Veigar, ale potem ostatecznie go sprzedam, także... Marnotrawstwo Golda, jak to się mówi. Tutaj ten ziomek, ten na przykład typ z tym Heavenly, bo jak nie wiem, czy widzicie, jak skautuje, przyjrzyjcie się, jeden ziomek mu Heavenly zabierał. Też zrobił Kha'Zix'a 3, tylko tam jest Kha'Zix z mechapilotem i przez niego właśnie ten koleś Veigara w ogóle nie hitnął, nie? Jeżeli pamiętajcie, jeżeli gracie ten tryb w przyszłości i ktoś zabiera wam Stormweavery albo Heavenly, bo to jest chyba najlepsze wejście w Veigara, te dwie cechy, to odpuśćcie sobie tego Yordla, po prostu zagrajcie na drugie cechy, zmaksujcie sobie inną, na przykład w moim przypadku było to drugie disco, nie? Bo no nie da się czasami, ja z ledwością, a mam 62 zdrowia, tego Veigara hitłem, przysięgam. Dobra, co tutaj stąd chciałem? Raczej Blue Buffa albo Shojina, w sumie to TKW by było idealne, teraz tak patrzę, bo dość, że mam darmowego Teemo, to jeszcze Shojina, spoko. No i wezmę chyba tego Teemo, nie? Tak jest. Dobra, pijemy dalej kawusie. Ole gorzka. Nie, znaczy ja piję ogólnie bez cukru, ale... Dobra, jest kolejna Riven. Dobra, hitnę w końcu już powoli wszystko, czy nie? Muszę tą Zoe wywalić chyba, nie? No, tak ten... No tutaj też mi... O, jest Riven 3 i jest kolejna Zyra. I brakują mi dosłownie dwa Teemo i dwie Zyry. To znaczy jedna Zyra, bo za chwilę jedną dostanę za darmo, nie? O, ktoś tutaj hitnął Alunę na trójce. W ogóle słuchajcie, jaką miałem grę nagraną. To znaczy, nie chcę wrzucać gry, z którą zrobiłem top 7, bo wiadomo, że jakbym wrzucił top 7 gierkę, to wy byście byli ruchani dwa razy, no bo zamiast materiału 40-minutowego, no to byście mieli materiał 20-minutowy, co jest cringe, tak według mnie. Ale miałem zagraną Alunę pod Coveny 2. I wiecie, ile zadaje Alunę na trójce pod dwa Coveny, które dają jej 80 AP plus 8 regeneracji? 45 koła mi zajeba. Przysięgam. 45 koła uderzyła mi Alunę w jednym fajcie. Nie wiem jakim cudem, już nie pamiętam, chyba jakaś czwórka na trójce mnie wywaliła, bodajże Sylas, bo ziomek wziął ten Agment, który dość, że miał dwa Sylasy, dwa, to jeszcze ten Agment ostatni, który się wyciąga od razu jakąś postać na dwójce, więc ten Sylas chyba był w chuj szybko na trójce, dlatego mnie wywalił. Ale gdyby nie ten Sylas, to naprawdę bym miał taką dla was fajną gierkę, no ale niestety czasami się nie udaje. Dobra, jest tutaj jedna Zyra? Jedna Zyra, dawajcie, i już leci Veigar. I jeden Teemo. No sprzedaj tego Aatroxa, co się boisz? Tomek! No jest. Dobra, jeden Teemo, jedna Zyrka.
Po 4-7, 5-1 już będę miał Teemo, tak mi się wydaje. Na początku go trochę olewałem, bo nie dawałem mu od razu itemów, bo stwierdziłem, że na pewno lepszym, więcej damage'u zada Teemo na trójce, przynajmniej w stage'u 5-1. A potem to już chyba wrzuciłem Veigara nawet na jedynce, bo w następnej rundzie już był na dwójce, tak mi się wydaje. O, Sisters, Sage Sisters, ta kompozycja mnie tak denerwuje. Zwłaszcza, słuchajcie to. Potwierdzi tu na pewno jeden z moich widzów, a nawet paru, że ja jak gram Morgane, to zawsze rzuca mi we frontlane. A jak ktoś gra Morgane, to zawsze rzuca w backlane, a jak rzuci dwa razy w backlane Morgana, to chyba wam nie muszę tłumaczyć, że no wasz backlane ginie po prostu. A mi zawsze rzuca jeden w backlane, a potem żeby dokończyć, to rzuca dwa razy w frontlane. No to mnie tak denerwuje, tak mnie to wkurwia, że to jest niesamowite. O, jest Zyra 3, jeszcze jeden Teemo. Jest Teemo i od te, dobra. I teraz Veigar wystarczy. Nie wiem dlaczego tutaj rolowałem tak szczerze. Chyba się zapomniałem lekko. Ale dwa Galio dostęp za free, także XD trochę. I tutaj policzyłem. Raz. I znowu mi się Stoneweavery zresetowały, widzieliście? Znowu miałem 4 Stoneweavery zamiast 5. Dobra, mamy 5 postaci. No dawaj, level up, Galio. No po minionach niestety Veigara nie dostałem, bo jest trochę zablokowane, ale... Dobra, level up, Galio. Jeszcze tutaj chyba dorzuciłem na 9 czy 10 poziomie Exalted. Tylko nie, szczerze nie dokładnie pamiętam tą gierkę. Co tutaj chciałem wziąć? Gunblade'a chyba na Veigara, nie? Tak jest. I słoneczną, tak for fun już dorzuciłem. Nie ma za bardzo takiej kompozycji, takiej stricte flex, żeby zrobić parę trójek, nie? Po prostu. I trzeba się zamykać w jakichś Stoneweaverach, jakiś Heavenly, tylko po to, żeby wyciągnąć jakiegoś useless Veigara, który bije 8000. No, słabe to trochę dla mnie jest, nie? Znaczy słabe. Słabe to już było dla mnie jakieś 4 lata temu, kiedy wychodził serial Arcane, nie? Bo ten Veigar był w secie, gdzie bazował bazował set na serialu Arcane. Swoją drogą Arcane w tym roku wychodzi nowy sezon. Tak już taka ciekawostka wam rzucę, ale pewnie już wiecie, jak gracie w ligę, to wiecie. O! Pojawił się! Pierwszy raz pojawił się Veigar! Wow! Pierwszy raz pojawił się Veigar. Ale jeszcze nie zamienia mi temu, spokojnie. Disco Veigar, położony na... Ładnie położony na miejscu. Tutaj starałem się wejść w 9 poziom, aby dołożyć Irelię, żeby mieć jednak tych 7 Stoneweaverów. I Veigar bez itemów ile zada? 500 damage'a? O Boże, no z 700 może zadał. Ja tu przegrywałem i prawie wyleciałem z gierki. Zobaczcie, 3000 mi zadał Veigar. A to co ja musiałem zrobić, żeby go mieć? Ale XD. Naprawdę XD. Kolejny Veigar. Wow, tu już przeniosłem itemy. Dobrze. No, powinienem dać na miejscu Sivir po prostu, no właśnie. 29 HP. Ja tutaj się tak modliłem, przysięgam, tak się modliłem, żeby nie wypaść z gierki, żeby tego Veigara wam pokazać na dwójce, naprawdę. Wierzcie mi, ja tu byłem tak spocony. Tak byłem tutaj spocony. O, gram na Mumu 3 i Zoe 3 na 6 arkanach. Zoe 3 aktualnie na arkanistach jest mega silna. O, Veigar trochę więcej uderzył teraz. O! No i tak nie wygrałem, cringe. 7300. I teraz, żebyście zrozumieli ruch. Dostałem Irelię. Zanim wszedłem w 9 poziom, musiałem zdjąć Teemo. Musiałem.
bo gdybym nie zdjął, to prawdopodobnie przegrałbym. Musiałem mieć Power Spike na 7 Stormweaverach. Gdybym tego nie zrobił, to bym miał Veigara 3, ale musicie mnie w tym momencie zrozumieć, bo ja tu walczyłem o życie. Zresztą ja Nexta nawet przegrałem. Będę miał tutaj 1 HP dosłownie. O jest, zauważyłem Irelię. Więc gdy zdjąłem Teemo, to przestało mi dawać Veigara. Bo musicie mieć wystawione te 5 jednostek na planszy, bo inaczej znowu wam wyciąga te Stormweavery tak jak na początku, nie? Ale gdybym tego nie zrobił, to prawdopodobnie już bym leżał. Więc sam fakt, no mogłem zaryzykować, ale dla mnie to ryzyko było po prostu za duże. Zwłaszcza, że no tutaj po prostu brakowało mi do levela 9. No tutaj zamieniłem tego Teemo właśnie, nie? Dałem niebieską Kaylee, aby trochę więcej jednak bić. Ja tego na Shortufa dałem chyba na Irelię. Dobra, i tego Teemo wrzucę po prostu na 9, nie? Itemy przeniosłem na Irelię. Na Shortufa dałem chyba na Sivir znowu. No i patrzcie teraz. I tu, w tym momencie, wyobraźcie sobie, siedzi taki Tomek i mówi: nie no proszę, nie przegrywaj, błagam. Po czym już mówię, dobra, pierdolę tego Veigara, nie chce mi się go nawet drugi raz nagrywać. Po czym fartownie, nie, to nie była ta walka, to była następna walka dosłownie, dokładnie. Że zostało mi 1 HP, ziomek mi wywalił 15. I ja mówię, dobra, ograłem system, wchodzę w 9 i chyba wygrywam grę. No i się udało. Ale dobra kawusia, dobra kawusia. I ten Jewel Lotus bardzo mi tutaj pomógł, tak szczerze. Widzicie? Znowu mi teraz Kobuko dało z bruzerów. Brakuje mi, widzicie? 8 expa mi brakuje, żeby dodać ten level pierdolony. Ale ten Jewel Gauntlet, Jewel Lotus znaczy się z Augmentu, dość, że Kaylee mi bije krytycznie, to jeszcze Veigar, do tego Irelia mi bije krytycznie, no tu mi dużo dosyć dało, to tak szczerze wam powiem. Aha, dałem na Shortów na Zyre i Tisdosa na Sivir. No dobra. Ile ten Veigar teraz bije? Przypatrzmy się. Uuu, po 700. I zobaczcie, jakiego stompa dostałem. No dostałem dosłownie stompa od Lily Morgan. I patrzcie tu, 1 HP. Comeback. Comeback, dosłownie comeback. Jaki tutaj ucieszony jestem. Wręcz sobie macham postacią, Teemo. Dosłownie. Co tutaj się wydarzyło? Ja byłem pod taką presją, że to jest chuj. No i ostatni miniony. To znaczy miniony. Krab. Kraby w grach. Tutaj zlevelowałem chyba od razu po krabach. I tak tutaj nie dostałbym darmowego Veigara, bo jest to PvE. Czemu ja nie przenoszę tych itemów z Garena, tak szczerze teraz tak myślę. Znaczy pewnie teraz przeniosę, jak zrobię Galio na dwójce. Dobra, mam kolejne itemy. Z tych itemów pewnie wybiorę jakieś tankowate itemy, tak mi się wydaje. No i tutaj wrzuciłem Teemo. Jest Galio 2. Przenoszenie itemu. Ionic Spark będzie tu idealny na Veigara. No i Warmog pewnie. Teraz tak myślę, że ten Ionic Spark na Galio by był trochę silniejszy. Tak patrzę. Bo ten Garen praktycznie będzie się wywalał od razu, więc mały błąd z mojej strony. Dobra, Veigarek. I też nie jak. Znaczy, czy były słabe itemy na tym Veigarze? No takie. Takie w miarę normalne, nie? Czy mogły być lepsze? Jakiś Rabadon na pewno byłby fajniejszy na Veigara, nie? Ile zadaje ten Veigar? Ale on sypie. I 8000, zobaczcie. Zadaje pierdolone 8000 damage'a. Veigar, na którego pracowałem ile? Jakieś 30 minut, żeby on dobrze działał. 30 minut. To 30 minut można pracować na łatwą Syndrę 2, która zadaje 15 w tym patchu. Albo
nawet jeżeli wchodziłbyś w dziewiąty i dostałbyś Huey na dwójce, czy Wykonka na dwójce, czy Azira na dwójce, to wszystko bije dwa razy więcej niż Veigar pierdolony. Nie grajcie tego. To znaczy nie grajcie, no to jest tryb jednak, więc grajcie sobie for fun, ale bardziej chodzi mi o to, żeby wam udowodnić to, że w secie szóstym Veigar to było gówno jebane. Było tak dużo do roboty, żeby zdobyć jakiegoś Veigara, że to jest niesamowite. Bo dużo, wiem, że dużo osób wspomina tego Veigara z sentymentem. Ale powyżej 3 Yordli nie grało się praktycznie nigdy w secie szóstym. No i prawie nigdy. To miało chyba awręcz jakieś 5 kurwa 0. Przysięgam. W sensie ten Veigar, jak dobrze pamiętam. Ja muszę sprawdzić, wiecie? Bo ja w sezonie szóstym już stworzyłem dokument. Czekajcie, właśnie sprawdzam. Wchodzę na mój dokument. Wchodzę w archiwum. Swoją drogą możecie wchodzić sobie czasami w archiwum. Tam są jakie dane kompozycje były grane w jakiś dzień. Zjeżdżamy teraz do setu 6-0. Żeby wam udowodnić, gdzie tu jest. Set szósty. Gdzie jest Veigar? Lux, Jean, Jace, Akali, Yon, Seraphin, Jinx. To ja nie mam w ogóle chyba nawet Veigar. Jest Veigar, jest Veigar. Tristana z Veigarem w secie szóstym. W Atierze. W Atierze jest Veigar. A jest set 6,5 jest tutaj Veigar? Korki? Korki i Veigar w Betierze. Pod koniec setu. Także zobaczcie, Betier i Atier. Betier i Atier. To jest bardzo nisko, jak na postać legendarną. O, teraz właśnie wchodząc w archiwum przypomniała mi się, jaka była jednostka grana w secie 6,5. To był Twiftshot Korki. Tam były też Lucian, Gangplank i Korkiego się grało właśnie w Yordlach. Z Blue Buffem, z bodajże Infinity i Gigantletem, bo wtedy kryt się stakował do 100%. Trochę inaczej ten kryt działał kiedyś, więc fajnie. To wam od razu przypomniałem, kto był grany. W secie szóstym był grany Heimerdinger, a w secie 6,5 Korki. Heimerdinger był za 3, a Korki był za chyba 1. A i tam była też Tristana, nie? Tristana była chyba za 3 golda wtedy też, pamiętam. Co ja tu chcę? A, i ja ogólnie wygrałem tą grę, w skrócie, w cudzysłowie. Tylko ziomek zrobił po prostu Kane'a na trójce. No i Kane'a już niestety nie pokonałem, tym bardziej, że tam chyba Kane ma Edge of Night, więc... No mój Veigar tak naprawdę nie potrafił go zwanshotować. Tutaj wziąłem Deadblade'a z kółka, aby ściągnąć Last Whispera na Irelia. Jak dobrze wiecie albo nie wiecie, no Irelia ma Last Whispera wbudowanego, a więc lepsze były dwa Deadblade'y na niej niż sam sobie Last Whisper. No i tutaj się zbiera już kolejny Veigar, zobaczcie. Dwa Veigary, dwa. I ktoś ma tutaj Kane'a na trójce, widzicie? Tam Kane na trójce się pojawił, więc już w 100% wiedziałem, że tego Kane'a po prostu nie zrobię, nie? No bo jak zrobić Kane'a na trójce, skoro... Kane'a, jak zrobić Veigara na trójce, skoro trafisz na Kane'a na jedną walkę i przegrywasz grę? Bo ja tu mogłem zrobić botom tak naprawdę. Gdybym teraz trafił na Kane'a na trójce, gdybym teraz walczył na Kane'a, to bym zrobił top 5 i bym się chyba wyrzucił komputer przez okno, kurwa. Naprawdę. Nawet na ten spot tak... Gdyby on to dobrze zagrał, to na ten spot też bym mógł przegrać. Tu jest 6 Arkanów i 4 Wardeny. Tylko, że Veigar tutaj trochę wykierował, przyznam. No i Kaylee, która kontroluje wszystkich tanków, nie? Jeżeli tutaj Amumu podszedł, to nie wiem, czy widzieliście, ale dwa razy hitnęła Blue Kaylee, Amumu na trójce nie było, nie? I jest top 4! Zdobyliśmy top 4. I jest kolejny Veigar. I pamiętajcie też, że Veigar jest warty pieniądze. On jest warty 5 golda. Więc po chwili pomyślałem pod koniec, że sprzedam tego Veigara do 40 ekonomii i spróbuję zrolować... Co ja chciałem zrolować? Nie jestem pewien, co ja tą... Szczerze? Muszę to zobaczyć, po co ja wtedy sprzedałem tą ekonomię. No i tutaj 6 Arkanów, Morgana, Lissandra 2. I jakimś cudem na tego ziomka wygrywałem. Niesamowite, tak szczerze. Ale Veigar bombi, boom, boom, boom. Ale ja powiem tak, Veigar na low elo, na takim do diamentu, był mega dużo kontestowany w secie 6-0, nie? Ja nie powiem, że nie. Tak było, bo ja byłem mega fanem Veigara, tylko że na rankedach
po co grać na rankedach jakiegoś Veigara, nie? O to chodzi. Ale jeśli chodzi o fun to play, to Veigar naprawdę był super. No i tutaj zobaczcie, jeden Veigar mi brakował. Jeżeli jedną walkę, jak my byśmy mieli tu po 30 HP, to bym miał tego Veigara, ale niestety, no, walka była taka, że albo ja odpadam, albo on odpada, więc w skrócie tego Veigara no nie potrzebowałem. No nie potrzebowałem tego Veigara, bo po PvP minionach, po tym krabie tego Veigara nie dostaję, tylko po walce. No i no sprzedałem go, tylko nie pamiętam po co rolowałem. A więc dobrze, widzowie, uszanujcie to naprawdę, że nagrałem dla was tego Veigara, bo była to kurewsko nudna gra. Z drugiej strony, ja tu chyba level zrobiłem po prostu z tego Veigara i dodałem Rakana, tak jest. Była to kurewsko nudna gra, ale pokazałem wam, że istnieje takie coś, więc jeżeli wejdzie tryb, to sobie kontestujcie Veigarka ile możecie. Bardzo wam polecam. Śmieszna kompozycja. Czy Veigar opłacalny? Odpowiedź na filmik. Nie, nie jest opłacalny, ale jest zabawny. Zwłaszcza, że brakowała mi jedna walka do trójkik, a Veigar na trójce one-shotuje cały stół. Także trzymajcie się, na razie i cześć i słyszymy się oczywiście jutro o godzinie 10 na kolejnym materiale.